Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj zrobimy koktajl owocowy w stylu smoothie z malin i z mango, który jest absolutnie pyszny i wspaniale owocowy, a no dodatek bardzo zdrowy. I mam nadzieję, że będziecie chcieli go też sobie zrobić. Tutaj mam przygotowane 150 g zamrożonych malin, które muszą się trochę rozmrożyć. Wziąć połowę świeżego mango, sok pomarańczowy, syrop kokosowy. Mam też blender. Miskę, możemy też wziąć miarkę, w której wszystko zmiksujemy. Łyżeczkę. I oczywiście szklankę, z której będziemy pić. Najpierw tnę miąższ mango na małe kawałki i wrzucam do miski, a potem dodaję 150 g malin, które już się trochę rozmroziły, ale nadal są lodowate, dzięki czemu nasz mus będzie w naturalny sposób zimny i nie będziemy potrzebować kostek lodu. Teraz miksuję moje owoce blenderem. Następnie dolewam 100 ml soku pomarańczowego, który również jest dosyć dobrze schłodzony. Poza tym dodaję 2 łyżeczki syropu kokosowego. A potem wszystko razem jeszcze raz miksuję i nasz smoothie będzie już gotowy. No już właśnie jest zmiksowany, nabrał świetnego różowo-czerwonego, właściwie czerwonowego koloru. Wlewam go do szklanki. Wyszło nam troszeczkę więcej niż jedna szklanka, będzie można potem jeszcze dolać. No i jak się domyślacie, smakuje naprawdę pysznie. Owocowo, z egzotyczną nutką dzięki syropowi kokosowemu. Jeśli jednak ktoś nie lubi syropu kokosowego, może go nie dodawać. Jeśli nie lubicie jeszcze jakichś innych składników, możecie je zastąpić, możecie pokombinować, urozmaicić w inny sposób albo wynaleźć własny przepis. Piszcie proszę w komentarzach, czy wykorzystacie mój przepis, czy Wam smakowało i czy w ogóle lubicie smoothies. I czy mogę się podzielić z Wami innymi przepisami? Jeśli się Wam podobało, zalajkujcie proszę filmik. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału Zrób to sam, oglądania naszych innych filmików i cześć, do zobaczenia!